A słuchajcie, bo poszedłem do tego kościoła i się wkurwiłem. Bo tylko wszedłem, kazali mi klękać, mówili, że to moja wina. Myślę sobie, odpierdolcie się ode mnie, to nie jest moja wina. Przecież to się wydarzyło 2000 lat temu, ja dopiero przyszedłem. A ludzie jacy zmanipulowani, wszyscy na kolanach. Moja wina, moja wina, moja wina. Ja tam stoję, myślę sobie, nie wierzę. Zacząłem się na nich drzeć, mówię, ludzie, wstawać! Nie dajcie się zmanipulować, to nie jest wasza wina! I do tego księdza, ty jebnięty jesteś? Dalej szukacie winnych, chłopie, to było 2000 lat temu, winni już nie żyją. Odpierdol się od tych niewinnych ludzi. Słuchajcie, tam same manipulacje. Jakiś baranku boży, który gładzisz grzechy świata. Na bank. No, wyobraźcie sobie, że baranek boży przychodzi do roboty i ma takie... Kurwa, jakie grzechy nierówne. Kto to panu tak spierdolił? Tak? Ja mam to wszystko wyrównać? Sam przecież krzyku do roboty nie wrócił, za dwóch mam zapierdalać? W ogóle skąd ja wezmę tyle szpachli? Jest niedziela, wszystko pozamykane. Jeszcze niewygodnie tymi racicami 10 zł za godzinę oszukali mnie banda decydentów. Gdzie nie pamiętam, kiedy ostatnio się tak zmęczyłem, jak w tym kościele. Myślałem, że idziemy się pomodlić i nichuja. Tam cała godzina. Siadać, klękać, wstawać. Siadać, klękać, wstawać. Ja już po 10 minutach miałem dosyć. Mówię, co to jest msza schodakowską? Słuchajcie, po 15 minutach ja już ledwo wstawałem. Mówię, ja już nie dam rady. I słyszę, dasz radę. Jeszcze 4. Jesteś silna. Przecież ja nawet nie jestem kobietą, bo chuj wam chodzi. Znaczy, ja już ledwo wstaję z tych kolan, patrz na księdza ten z winem. Klękać, kurwy, klękać. Znaczy, myślałem, że wypiję to wino i się skończy. Ni chuja. Tylko wypił wino, od razu typ wyskoczył. Kierowniku, szczera prośba. Nie będę kłamał. Szczerze powiem, dla księdza na wino. Ja tam szukam tej złotówki, on mówi, szybko, no jeszcze fuzję z Chińczykami do zrobienia. Znaczy, no nie wiem, ile tych win nazbierali, ale ksiądz ewidentnie się nawalił, bo zaczął śpiewać piosenki. A ludzie normalnie z nim refreny lecieli, chyba też sobie podpijali. Ale z drugiej strony było tam dużo ludzi takich wrażliwych na dobre brzmienia, bo jak ktoś zabił te dzwoneczki, to nagle wszyscy na kolana i kurwa, jakie brzmienie. A ja cały czas. Za co? Miało być tylko spotkanie rodzinne. I mi to trzeba było mówić, kiedy siadać, klękać, wstawać, bo ja nie wiedziałem. A ludzie sami, siadać, klękać, wstawać, proszę bardzo. Znaczy wszyscy sami i równiusieńko. Znaczy, jak od linijki. Jakby to była olimpiada, to by dostali złoty medal za synchro. A dostali tylko po wafelku, to ich oszukali. A słuchajcie, generalnie, to ja tam poszedłem, miałem świetny humor, i oni mnie dosłownie rozjechali walcem. Przecież ja przez tę godzinę z 50 razy usłyszałem, że Jezus jest waszym Panem, abyście go kurwy zabili. Jezus królował na ziemi, robił to do dziś, ale nie może, bo nie żyje. Bierzecie za to pełną odpowiedzialność. Co żeście chuje zrobili? Tak jest. Tam chwila przerwy i znowu. Czy już mówiłem, że Jezus jest waszym Panem? Chyba nie, więc powiem jeszcze raz. Zabiliście Jezusa we chuje. Jezus jest pasterzem, a wy jesteście stadem baranów. I urodziliście się z grzechem, bo jesteście zjebani z natury. Zabiliście Jezusa we chuje. Naprawdę, ta w pewnym momencie brakowało, żeby on powiedział, zamiast przykażcie sobie znak pokoju, żeby powiedział, wszyscy zabiliście Jezusa, gratulacje, możecie sobie podać rękę. Gratulacje. Żeby, ja nie chcę być źle zrozumiany, ja nie mam nic do religii, absolutnie tak nie jest. Nie mam nic. Nie, naprawdę, słuchajcie, mi się wydaje, jeżeli ktoś jest religijny i jest to przez to lepszym człowiekiem, to zajebiście, to ja mu kibicuję, naprawdę, niech będzie religijny dwa razy nawet. Mi się na przykład podoba, jak to jest rozwiązane w Stanach. Oni tam przychodzą do kościoła i chwalmy Pana, miłość, kochajmy się, a u nas zabiłeś Jezusa.
Mi się wydaje, że jeżeli Jezus istnieje, to on też wolałby taki amerykański kościół. No chyba, że zmartwychwstał lewą nogą, to wtedy nie. Słuchajcie, no gdyby Jezus wolał nasz kościół, to on co mszę musiałby stać nad duchem księdza i... Powiedz, że jestem Panem. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Szybciej. Szybciej, bo ci przypierdolę krzyżem po plecach. Jeszcze raz, może ktoś zapomniał. Jeszcze raz, że jestem Panem, no. Ty, a tam w trzecim rzędzie, co on taki wesolutki? Co on taki się śmieje? Jakiś taki zadowolony z życia. Weź powiedz mu, że mnie zabił. Że to przez niego tu jesteśmy, że jego wina. A pan co trafę myśliłem, ty. Klękać, stawać, klękać, stawać, klękać. Wy się śmiejecie, ja z tym jeden na biały, z tego oni mnie zajebią przecież.